W sumie temat powinien być prosty, ale na pewno jest trudny. Izajasza, 43 rozdział, 18, 19 wiersz. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. A więc Bóg mówi, że czyni coś nowego, coś pięknego, coś, co jest godne takiej uwagi naszej, która powinna być uwolniona od mieszania tego, co nowe, z tym, co było, tym, co stare. Łatwe. No bo stare, wredne, brudne, nowe, piękne i czyste. Łatwe. Ale trudne. Dlaczego? No wydawałoby się, powinno być łatwe, że widząc to piękno Chrystusa, ani myślę nawet patrzeć za siebie na to szkaradne zło, czy to szukanie swego, czy drapanie się o jakieś bzdury, czy domaganie się jakiejś sprawiedliwości, czy czegokolwiek. Przecież to bez sensu, skoro przed sobą widzimy wspaniałość chwały, która przedstawia nam Ojca, który miłuje nas. Dlaczego więc jest to tak ciężkie? Na pewno jest ten, który straciwszy możliwość niszczenia nas, bardzo, bardzo czuje się niedobrze, nie mając do nas swojego dostępu, a więc walczy o ten dostęp, żeby go znowu z powrotem mieć, żeby człowiek znowuż utyskiwał, znowuż gdzieś tam narzekał, znowuż wynajdywał jakieś złe doświadczenia, żeby się nimi udręczać i udręczać innych. Diabłu zależy na tym. Jezus przyszedł, abyśmy skończyli stare, rozpoczęli nowe. A więc w sumie powinno być to naprawdę proste. I w rzeczywistości jest proste. Jeżeli człowiek patrzy na Chrystusa i w nim widzi tą wspaniałość, to człowiek nie ma nawet chęci ani potrzeby. To ludzie mają potrzebę, żeby temu człowiekowi zawrócić głowę do tyłu. Ale ten człowiek nie ma takiej potrzeby. Cieszy się Chrystusem, jest wdzięcznym. Dlatego trzeba stale i nieustannie patrzeć na to, co nowe. Patrzeć na Chrystusa. Nigdy nie pozwolić sobie odwrócić oczu od Niego z powrotem do tego, co było. Bo jeśli człowiek będzie odwracać oczy do tego, co było, to jak sobie przypominacie, w trenach jeremiaszowych jest napisane, że wspominanie swojej niedoli to piołun i trucizna. I dlaczego chodzą wierzący ludzie za truci? Już wiemy? To jest trucizna, to jest piołun. Widzisz gorycz na obliczu tego człowieka, widzisz, że ten człowiek jest zatruty, że nie może się cieszyć tym Chrystusem, bo ta trucizna zatruwa umysł i serce. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. 9 rozdział i 61 wiersz i drugi. Powiedział też inny, pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. My oczywiście byśmy powiedzieli, człowieku, przecież jakże myślisz, czy Pan nie chciałby, żebyś się normalnie pożegnał? Idź spokojnie, to możesz wrócić i za miesiąc. Jak długo będziesz się żegnał, to i tak przecież wiadomo, że... Ale Pan Jezus tego nie mówi. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I znowuż mamy... Dlaczego nie ma radości? Dlaczego nie ma sprawiedliwości? Dlaczego nie ma wdzięczności? Dlaczego nie ma pokoju wśród wierzących ludzi? Bo się nie nadają do Królestwa Bożego. Wiecie, jak wygląda człowiek, który się nie nadaje na wesele? Człowiek, który chodzi stale znękany, narzeka i wszystkim truje i truje. A to o tym, a to o tamtym. I taki człowiek, wpuścisz go na wesele, to on zupełnie będzie zatruwał ten całą atmosferę. I tak właśnie stary człowiek, który ogląda się za siebie, on się nadaje do Królestwa Bożego, bo nie będzie mieć
tego nastroju radości i wdzięczności, zadowolenia, tylko będzie stale ta udręka, bo czegoś mi nie wolno. Ja myślałem, że chrześcijaństwo to będzie tak, że ja mogę sobie tamto posiedzieć, tu posiedzieć, tam posiedzieć, a tu mówione jest, że nawet nie mam prawa się na to obejrzeć, tylko mam podążać za Panem. I załóż, mamy wszędzie w Biblii mamy rozwiązania naszych wszystkich problemów, w sumie jakiekolwiek moglibyśmy mieć. Jeżeli mamy problem, to w Biblii jest napisane rozwiązania, ale często ludziom nie za bardzo to rozwiązanie pasuje. A więc nadal pozostają ze swoim problemem. I później się pytasz ludzi, kto nie ma problemu? Wszyscy mają problem. A przecież nie ma problemów. Więc posłuchajmy się Słowa Bożego, żebyśmy mogli być szczęśliwymi, wdzięcznymi Bogu ludźmi. To musimy przestać oglądać się ze siebie, patrzeć na Pana, radować się Panem, cieszyć się Nim. Tu jest podane zwycięstwo nad tym, co było za nami. I powinno nigdy więcej nas to nie interesować. Nie powinniśmy w tamtych sprawach próbować coś rozstrzygać, osiągać jakieś dziwne sprawiedliwości, później wymagać od kogoś coś. Galacjan 2 rozdział i 6 wiersz. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni byli niegdyś, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Czym byli niegdyś, nic mnie to nie obchodzi. To nie ma znaczenia. Teraz jest wszystko nowe, stało się, a więc liczy się nowe, a nie to, kim byli wcześniej. A ja byłem dyrektorem, a ja byłem rybakiem, a ja byłem tamtym, a kim byłeś, to byłeś. Kim teraz jesteś? To jest najważniejsze. Kim teraz jesteś? No dobrze, żeby człowiek miał świadomość, że jest dzieckiem Bożym i należy do Boga, aby w tych sprawach Bożych nieustannie przebywać, by myśleć o tym, co miłe, dobre i pożyteczne. Nie zatruwać się czymkolwiek, co wyprodukowane zostało przy pomocy diabła. To tak jakbyśmy stale chcieli próbować stare, spleśniałe ciasto, czy ono może stało się lepszym ciastem. Stare nie będzie lepsze. Stare to stare. Ono się tylko psuje. Ono jest coraz bardziej zepsute. I próba tworzenia czegoś w nowym życiu z tego starego zawsze wniesie do nowego zepsucie. Nie ma innej możliwości. Zawsze wniesie zepsucie. Zawsze. Nie ma innej możliwości. Jeżeli przygotowujesz pokarm i zaprawiasz to goryczą, no to będzie to gorzkie. To, czym przyprawiasz, będzie dawało smak. Jeżeli przyprawiasz to nowe człowieczeństwo starymi przyprawami, to one będą takie właśnie nieprzyjemne, złośliwe, kąśliwe czy jakiekolwiek inne. A więc Słowo Boże mówi do nas bardzo wyraźnie. I dobrze, żebyśmy o tym pamiętali. Diabeł lubi, żebyśmy przeglądali stare zdjęcia naszego głupiego życia i żebyśmy cieszyli się i śmiali się z tego, co tam było. Raczej patrzmy na Pana dalej. Wracanie do starego to jest czymś niedobrym w tym nowym życiu. List do Filipian, 3 rozdział i 13 wiersz. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Powiedzcie sami, czy po jakimś czasie chrześcijaństwa wierzący ludzie nie mają nic dobrego dalej do powiedzenia, tylko muszą wracać do starych wydarzeń i nimi się zajmować? Nie mają żadnych nowych wspaniałości, które pojawiają się z wchodzeniem z Chrystusem, żeby dalej rozmawiać o tym, co dobre, miłe i pożyteczne? To jest wynik braku społeczności, zaniedbania bycia z Chrystusem. I wtedy wróg się upomina o swoje uprawnienia. I po co to? Po co krzywdzić siebie i ludzi? To tak jakby rozumiecie, jakby masz
pieprzniczkę i solniczkę. I teraz do pieprzniczki zamiast pieprzu puścisz jakiś zupełnie inny specjał, przyprawę wredną, która zepsuje cokolwiek, tylko tą przyprawą weźmiesz, doprawisz. I ktoś może napis pieprz, ale w środku jest zupełnie co innego. Napis chrześcijanin, chrześcijanka, a w środku stara, wredna przyprawa. I tylko poczujesz coś i już czujesz, że ten smak próbuje cię wciągnąć w coś, co nie jest bliskie twemu sercu. Jeżeli naprawdę idziesz za Panem, to czujesz, że to nie pasuje, to nie chcesz tego. Nie chcesz mieć z tym nic wspólnego po prostu, bo czujesz, że to nie jest Chrystusa, to jest diabła. To jest dalej coś, co diabeł chciałby zasiewać między wierzącymi ludźmi. A więc Paweł mówi, że ja nie patrzę na to, co za mną, ale na to, co przede mną. Czy lepiej? No lepiej patrzeć na Chrystusa niż na jakieś złe rzeczy i nimi się gdzieś tam posilać w codzienności. To raczej nie jest dobry posiłek. Raczej to jest coś, co później powoduje, że człowiek jest zupełnie gdzieś inny. Naprawdę nowe rzeczy nie ulepsza się starymi. One tego w ogóle nie potrzebują. Marka, 7. To tylko w tym momencie jest tak ważne, czy to przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego, czy ono napełnia nas tak, żeby myśleć o drugim. Co ta druga osoba będzie mieć ze mnie? Co ja chcę od drugich osób, aby one mi dały, aby one mi udzieliły tego z siebie? I w tym 7 rozdziale od 1 wiersza mamy: i zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, a gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk i po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami. On zaś rzekł im: dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I widzicie, to jest właśnie człowiek, stary człowiek, który sobie ułożył wszystko tak, żeby było fajnie, miło i przyjemnie. I żeby swobodnie móc przychodzić do Boga, a zarazem żyć sobie po swojemu, w swoich własnych starych zasobnościach. Jak kłamstwo, jak zawiść, jak złośliwość, jak kłótnie między sąsiadami czy innymi, no różne zawistne rzeczy. A przy tym oczywiście przed jedzeniem bez umycia rąk to absolutnie jedzenia nie ruszą, ale jak tam z sąsiadem się nawyzywał, czy to tam to nie takie złe, albo co innego jakiegoś, albo cieszył się, że mu krowa padła, czy cokolwiek, to nic, ale ręce trzeba umyć, bo to jest zalecenie, nauka ludzka. A więc Jezus ich od razu pokazuje: wy starzy ludzie, którzy tak się pogubiliście, dostaliście Boże prawo, a je odsunęliście i swoje prawo wprowadziliście. I chcecie innych zmuszać do tego, żeby oni to czynili, co wy chcecie. A to jest złe. To prowadzi do rozboju, do zniszczenia. To, co wyście nawymyślali. Ale zobaczcie, ten stary człowiek chodzi za tym nowym człowiekiem i mówi: a dlaczego ty się zgadzasz na to? A dlaczego ty nie robisz tak, jak to robią ci starzy przywódcy, którzy już określili, w jaki sposób to powinno wyglądać? Dlaczego ty sobie pozwalasz na taką wolność? A kim ty jesteś w sumie? Czy ty jesteś starszy od tych naszych, którzy mają już tam po 80 parę lat i zobacz, ile mądrości dostali, i oni pouczają, są tam jakimiś takimi czy innymi tam rabinami nazywani, czy rabbi, czy jakkolwiek, a ty taki młody i ty chcesz nowe nauki tu wprowadzać?
Nie, Jezus jest Słowem Bożym. On nie wprowadza nowych nauk, tylko On dalej prowadzi tą naukę Bożą, prawdziwą. A nauka prawdziwa jest właśnie taka, że to nie od jedzenia takimi czy innymi rękoma zależy to, tylko co masz w sercu zależy to. Że nie to, że umyjesz ręce, ale umyj swoje serce, z którego pochodzą te gwałtowności, złośliwości, zawiści i te inne rzeczy. A jak umyjesz serce? O, to już trudniejszy problem. Co łatwiej misę umyć, niż serce obmyć. A Pan ma środek, aby serce mogło być czyste. Nowy człowiek ma czyste serce. A więc ci ludzie chodzą, Jezus im to pokazuje. I na końcu tu mówi, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. A więc teraz mając taką świadomość, że zostaliśmy powołani do innego człowieczeństwa, zdajemy sobie sprawę, że to jest złe i to nie może mieć miejsca w nowym człowieku. Nowy człowiek nie może mieć takiego serca. Musi mieć nowe serce, mięsiste, czyste serce, w którym nie mieszka to całe zło, ale mieszka w tym sercu Chrystus przez wiarę. Ten święty, wspaniały Chrystus, to na Niego patrzą oczy naszego serca i Jego podziwiamy. Nie podziwiamy, jak kiedyś żeśmy potrafili robić złe rzeczy, jak się z nich wydostać, ale podziwiamy, jak Chrystus wykupił nas z naszych grzechów i nie musimy żyć teraz w ten szkaradny sposób, ale możemy żyć dzięki Jezusowi Chrystusowi jako nowi ludzie, czyniąc to, co dobre, miłe i pożyteczne, nie szkodząc, a pomagając, nie niszcząc, a budując. A więc w sumie Nie wprowadzając w miejsce wiecznej chwały przemijającą chwałę człowieczą, żeby mieszać te dwie chwały i powiedzieć, to też jest dobre, to jest dobre przecież. Nie, to jest złe. Stare nie miesza się z nowym. Nowego też się nie leje w stare. Musi być nowe, wszystko musi być, stać się nowe. A więc mamy piękną Ewangelię, wspaniałe pouczenie. Problem jest w tym samym, co oni mieli problem. Pojawiają się ludzkie nauki, ludzkie sposoby rozwiązywania problemów. Jest mijanie się z tym, jak Jezus powiedział, by rozwiązywać problemy, i zaczyna się ludzki sposób rozwiązywania problemów. Może wyglądać ładnie, ale nie jest skuteczny w ogóle. W 2 Koryntian, 3 rozdziale. Więc mamy wspaniałą przyszłość, straszną przeszłość. Nie mamy za czym chodzić i podziwiać to, gdy nierozumnie żeśmy czynili zło. Nawet w chrześcijaństwie, jeśli było to, gdy czyniliśmy zło, nie ma co tego za bardzo podziwiać. Raczej ze smutkiem, jeżeli już wspomnieć, to jako nierozumne słuchanie się Pana, jako nierozumne czytanie Słowa Bożego, że czytając, człowiek robił zupełnie co innego, niż jest napisane w Biblii. Nie ma co podziwiać, czy wspominać i mówić, no to było też dobre. Dobre jest tylko to, co w Chrystusie. Poza Nim wszystko jest złe. A więc mamy ten 2 Koryntian, 3 rozdział, od 4 wiersza. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, niejako byśmy byli zdolni pomyśleć co sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza Jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. To, co mówiliśmy, jak Jezus podszedł do nas grzeszników, to było niepojęte. Nikt z tych uczonych nie byłby w stanie tak podejść do grzeszników. A Jezus tak podszedł, ponieważ On umiłował nas wszystkich, żeby nas wydostać z naszych grzechów, abyśmy już nie musieli mieć starych wspomnień, byśmy mogli cieszyć się Chrystusem i wspominać, jak On przyszedł do nas i wyrwał nas z tego zła, abyśmy mogli nowe życie prowadzić. Piękne, wspaniałe doświadczenie. I to jest właśnie coś,
co wrogowi tu strasznie pasuje. On lubi ciemność, a to życie w Chrystusie to światłość. On nienawidzi światłości. A więc każdy, który chodzi w światłości nowego życia, jest znienawidzonym przez diabła i diabeł kombinuje, jak tego człowieka odwieść od tej chwały światłości, żeby człowiek znowuż wszedł w ciemność. A ciemność to stare życie nasze. Ono jest ciemne, ono tam nie ma światłości. A więc jeżeli zacznie się człowiek wracać do starego, tak jak świnia czy pies, to wiemy, że co się później z takim człowiekiem dzieje. Ale diabeł walczy o to, żeby jemu zależy, to jest po prostu jego cała nadzieja, że uda mu się człowieka oszukać i odwieść od Chrystusa do tego, co wcześniej człowiek porzucał z wielkim obrzydzeniem, z wielką taką wzgardą, jako coś ohydnego, że mógł w ogóle takie rzeczy robić. A diabeł walczy, żeby temu człowiekowi znowuż to pokazać w takiej barwie ponętnej, żeby człowiek znowu zapragnął tych rzeczy. I dlatego jeśli człowiek nie będzie patrzeć na Chrystusa i w Nim radować się i cieszyć, to wrogowi w końcu gdzieś się uda. To tu, to tam się uda i człowiek zacznie wracać do starych pomysłów, do starych rozpraw, do starych działań, do starych rozmów. Będzie wracać. Jeśli nie ma tej iskry zapalającej, nieustannie zapalającej człowieka dla Boga, żeby to światło świeciło, no to człowiek sam sobie gaśnie. Może przeczytamy to końcowe. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I tu wcześniej jest napisane też, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Wiecie, to jest właśnie coś, czego nieustannie potrzebujemy, tej radości Chrystusa, radości zbawionego człowieka. To jest coś na tej ziemi, co my koniecznie potrzebujemy, żeby nie wracać do starego. To radowanie się Panem, to jaki On jest, cieszenie się tym, z czym On nas ubogaca, co On uczynił, wspaniałe świadectwa, w jaki sposób On wydostał nas z tego zaciemnionego świata, jak napełnia nas tą chwałą poznawania Ojca Jego samego, jak zrobił, że mogliśmy cieszyć się, gdy widzieliśmy, jak się ludzie nawracają, jak ludzie zaczynają się cieszyć Chrystusem. Już nie chodzą znękani, zbici swoimi grzechami i nie muszą chodzić jak tajniacy, którzy stale muszą uważać, żeby coś się nie wydało. Tylko mogą swobodnie już mówić, bo nic nie mają do ukrycia. Są czyści, są wolni. Nie muszą myśleć, co ja wtedy powiedziałem, czy powiedziałem, żeby się znowuż po prostu kiedyś w przyszłości, aby się zapytano, nie pomylić. Jeśli człowiek mówi prawdę, to i za 10 lat może powiedzieć tą prawdę. Może ona trochę już niewyraźnie jest widziana, ale dalej jest widziana i człowiek może czasem jak w Biblii widzimy, pewne fakty są jakby troszeczkę inaczej podane, ale sam fakt jest ten sam, jest rzeczywisty. W Ewangelii Łukasza, 19 rozdziale, rozumiemy, tak? Łatwe, ale jakoś trudne. Wiecie dlaczego trudne? Bo człowiek potrzebuje swojego biadolenia. To jest ten żebrak, który żebrze o litość, o takie, no tak, ty biedaku, ty biedaczko, no tak się, żeby się zlitował ktoś. Tak. Tak, to jest to właśnie. To jest ten stary człowiek. Nowy nie potrzebuje tego. Nowy ma szczęście i zadowolenie. Nie potrzebuje, żeby ktoś się na nim użalał. Człowiek jest wdzięczny Bogu. I tu mamy w 19 rozdziale to doświadczenie z Zacheuszem i wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przychodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I szedł śpiesznie i przyjął go z radością, a widząc to wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Widzicie, taka ocena starego człowieka. Jak ten Chrystus mógł wejść do takiego człowieka? Nowy może. Nowy wie, po co tam przyszedł. Jezus wie,
Dzisiaj, Zacheuszu, muszę być w Twoim domu. Nowy człowiek wie to, co ma robić. Jezus jest tym nowym człowiekiem z nieba, który zawsze wie, co ma robić, zawsze czyni to, co chce Ojciec. I ci ludzie, no tak, jak on mógł tam pójść. A zobaczmy, co się dzieje w domu Zacheusza. Oni tego nie widzą. Ściany im to zasłoniły. Oni widzą tylko, no wszedł tam, drzwi się zamknęły. No i co tam może dobrego być? Z nami gdyby był, to by było dobre. My byśmy mu powiedzieli, jak my to ręce umywamy przed jedzeniem, jak my to przecedzamy komara. I te inne opowieści byśmy opowiedzieli, byśmy się pochwalili, jacy my jesteśmy gorliwi w tych sprawach Bożych. A co on tam może pogadać z tym Zacheuszem? Ale co tam się dzieje w domu Zacheusza? Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I w tym domu zaczęła się radość. Radość, piękna radość. Jezus przyszedł do tego, który naprawdę go chciał zobaczyć, któremu zależało na tym, Jezusie Chrystusie. A więc widzimy, że Jezus przychodzi uwalniać i on się nie patrzy na to, co ludzie o tym powiedzą. To nie ma dla niego takiego znaczenia jak to, że on idzie. Zresztą jest napisane w Biblii, że nowego człowieka nie ma prawa sądzić stary człowiek. Nowy człowiek, nowe przymierze, nowa nadzieja, nowa, wszystko nowe, wszystko stało się nowe. Chwała Bogu, czy chcesz tego, czy chcesz dalej chodzić i nosić tego swojego starego człowieka w tym plecaczku i tylko coś, to już możesz sięgnąć i już zaraz jest z tym swoim postępowaniem, mówieniem, działaniem. Czy wolisz być wolnym, wolną, szczęśliwym człowiekiem, który już nie potrzebuje tych starych zagrań, starych sposobów, u którego wszystko stało się nowe, nie szuka, nie kombinuje, lecz już ma i czyni to, co potrzebne. W Ewangelii Marka, 12 rozdział. No powinno być łatwe. Gdyby człowieka wprowadzić do mieszkania, gdzie wszystko jest dokładnie tak, jak ten człowiek sobie myślał. Wszystko, każdy szczególik jest naprawdę wspaniały. A człowiek wcześniej myślał o tym wszystkim, ale nie mógł tego osiągnąć i miał wszystko inne, gorsze, popsute, jakieś inne. I teraz raptem między tymi dwoma miejscami. I co, człowiek później by się oglądał na tamto, wszedłby w to i cieszyłby się tym. To jest nareszcie to, co pragnęła moja dusza cały czas. To jest miejsce mojego zadowolenia. Wszystko jest doskonale tak, jak pragnąłem, czy pragnęłam, jak się modliłem, czy modliłam. Boże, jaki jesteś cudowny i wspaniały. Wszystko jest doskonałe. Widać, że jest łatwe, prawda? Wszystko zależy od tego momentu, w którym człowiek, czego ten człowiek chce. Czy chce odnaleźć w Chrystusie to, co naprawdę jest mu potrzebne, czy tylko chce Chrystusa po to, żeby mieć zasłonę na to, że nie jest takim złym człowiekiem, podczas gdy nadal stare jest bliższe sercu. I tu mamy w Marka 12 rozdziale 43, 44 wiersz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I widzimy tutaj, że ta kobieta postąpiła w sposób nowotestamentowy. Ona przyszła ze wszystkim, co miała do Boga, aby złożyć to Jemu i zaufać Jemu, że On wie, jak z nią dalej postąpić. Jezus mówi, ona dała więcej niż wszyscy inni, bo uwolniła się od lęków i obaw i strachów. Mogła odpocząć, bo zaufała Bogu. Jej dusza odpoczęła, zaczęła patrzeć w nowy sposób na to, co jest dane człowiekowi.
Jezus pochwalił to. Mateusza, 19 rozdział, jest od 27 wiersza. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A więc oni mówią, oto my opuściliśmy wszystko. W jaki sposób oni to opuścili? Czy opuścili to całkowicie, opuszczając swoje domy i w ogóle do nich nigdy już nie wracając? Widzimy, że nie, że widzimy, że Pan Jezus był w domu Piotra, uzdrowił jego teściową. Widzimy, że gdzieś Jezus był sam, a oni byli, poszli odpocząć gdzieś. Albo widzimy, że to opuszczenie w sumie najbardziej polega na tym, choć jest też i fizyczne, ale najbardziej polega na opuszczeniu grzeszności tej całej rodziny, tego całego grona ludzi, wśród których ten człowiek przebywał. Opuścić sposób życia tych ludzi, aby prowadzić nowe życie, aby nie być człowiekiem, który da się przez potępiania, przez oskarżania i pomówienia z powrotem sprowadzić do sposobu życia starego człowieka. To oni pozostali w starym sposobie funkcjonowania, a człowiek, który opuszcza stary sposób funkcjonowania, opuszcza to wszystko, w czym ci ludzie i on wcześniej znajdował swoje zadowolenie, swoje sukcesy. Człowiek ten opuszcza to, aby iść za Chrystusem, by żyć dzięki Chrystusowi Jezusowi. W pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, od 1 wiersza. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. A więc ci z rodziny, którzy wcześniej cieszyli się wspólnie pijaństwem, biesiadami i wszystkim, teraz mówią, co ty lepszy od nas, czy lepszy, dawaj tutaj, co ty nie miłujesz rodziny, przecież byłeś z nami, co ty taki święty się robisz, dawaj tu z powrotem i siadaj do stołu, bierz tego kielicha i śpiewaj tu 100 lat i ciesz się razem z powrotem, przestań się wygłupiać, w jakiego Boga ty tam wierzysz, gdzie ty idziesz, człowieku, ty nie chcesz w tym brać udziału, to ty się utrapiasz, ty się zniszczysz, człowieku. Odpowiedzą za to, ale ty opuściłeś to, opuściłaś, nie chcesz wracać. Skąd z tym? Nie patrz, nie chwiej się jak bezbożny. Co teraz? Co oni pomyślą? Tylko idź za Panem. Pan jest teraz twoim wykupicielem. Oni pozostają w starym, nie mają oczu, nie widzą, nie mają serca, by to zrozumieć, co ty rozumiesz. Jeżeli się dasz cofnąć, to wtedy zginiesz z powrotem i jesteś gorszym od nich jeszcze, bo twój stan będzie gorszy niż był wcześniej. A więc oni nie rozumieją tego, że ci namawiają do czegoś, co jest złe, co cię zniszczy. Myślą, człowieku, ty tracisz życie, ty teraz będziesz się modlić, tylko Biblię czytać. Przecież człowieku, czyść się, to na starość sobie zostaw, a nie teraz. No więc tak, w taki sposób działa, tak to funkcjonuje. I gdybyśmy byli po tamtej stronie, też byśmy to mówili, czy nie? Też byśmy patrzyli na tego, co opuszcza i powiedzieli, co ty się wygłupiasz, przecież nie pamiętasz, jak się cieszyliśmy razem, a teraz ty będziesz w smutkach taki chodził. Jak to żyć bez alkoholu? Jak to żyć w ogóle? Jak się cieszyć? Jak to,
Jak oni nie mają, jak myśmy nie mieli alkoholu, to nie było o czym pogadać. Jak wypili, to dopiero była gadka. A tutaj zobacz, że nikt nie pije, a wszyscy gadają. To jest dopiero co. I to dzięki Panu. I mówią o tym, co dobre, co miłe i pożyteczne. Więc zmieniła się sytuacja. I całe szczęście, bo inaczej to byłoby źle. List do Efezjan, 2 rozdział. Dobrze, żeby to starzy i młodzi rozumieli, bo to jest naprawdę, to jest Chrystus, nie ma nic cenniejszego ponad Chrystusa. 2 rozdział. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej, dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Widzicie, kiedy mówiliśmy, że w starym tym człowieczeństwie, jak człowiek nie wiedział, co mówić, to głupoty gadał. Ale w nowym nie ma tak być. Jeżeli człowiek nie ma nic do powiedzenia, niech milczy. A jeżeli ma do powiedzenia, niech mówi. Nie może człowiek mówić, byle mówić, bo to nie jest nowy człowiek. Nowy człowiek mówi, rozumiejąc, że Bóg słucha tego, co człowiek mówi. A więc mówcie to, co Słowo Boże mówi. Nowy człowiek ma społeczność z Bogiem. Nie zachowuje się jak stary już. I to jest właśnie drogocenne w tym nowym człowieczeństwie, że te słowa to są nasiona, które później mają wydać plon gdzieś, gdzie wpadną w serca. Nie są to puste, nie są to jakieś tam zmienione genetycznie. I 5 rozdział też tego listu do Efezjan od 1 wiersza. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie, gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. A więc widzimy, że to nowemu człowiekowi już nie przystoi. Przystoi nam budujące bycie z sobą, budujące rozmowy, szukanie Pana, poddawanie się Panu, radość, że nowy człowiek wejdzie do wieczności. Nowy człowiek będzie tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Jezus wróci po tych, którzy do Niego należą. To jest dla mnie, dla Ciebie sprawa bardzo ważna. W liście do Galacjan, 4 rozdziale, od 27 wiersza. Jest bowiem napisane: raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz dokładnie jest to samo. Stary człowiek prześladuje nowego człowieka z żalami, pretensjami, czepianiami się, z różnymi tymi swoimi starymi humorami, z tymi innymi rzeczami. Prześladuje, próbując powiedzieć, że tak jest właśnie chrześcijaństwo. Czytamy w Biblii, że takie nie jest. Chrześcijaństwo to jest nowe człowieczeństwo, to jest naśladowanie Chrystusa, Jezusa.
Tego się pilnuje. Patrzmy na Chrystusa, podziwiajmy Go, rozkoszujmy się Nim. To, co wróg próbuje pokazywać, różne obrazy, różne rzeczy, to jest to, co przemija. W Chrystusie mamy to, co trwa wiecznie. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Nigdy nie wracajmy pod stare. Nigdy, nigdy. Tam nie jest dobre miejsce dla dzieci Bożych. Tam jest gorycz i piołon, tam jest zło. Tam jest coś, co później powoduje, że nie ma budowania się, jest rujnowanie się nawzajem. Nie wracajmy w stare sposoby rozsądzania spraw, stare sposoby działań, dochodzenia do celów na przykład. Nie szukajmy tego. Nowy człowiek ma zupełnie nowy sposób. Więcej może modlitwa tego człowieka niż kombinowanie, niż zwodzenie kogoś, żeby tylko osiągnąć jakiś cel. Bo człowiek się modli i zostawia to Panu, jak Pan poprowadzi. 2 Koryntian, 4 rozdział, od 16 wiersza. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I chciałbym, żebyśmy coś takiego skontrolowali sobie, taki zrobili. Czy ty czujesz się bardziej ciałem, czy bardziej duchem się czujesz? Czy czujesz, że twoje ciało jest ważniejsze, czy twój duch jest ważniejszy? Czy twoja troska to duch, czy twoja troska to ciało głównie? Czy gdyby to ciało twoje miało zginąć, to jest największa tragedia, jaka cię mogłaby spotkać, czy nie? Czy raczej gdyby twój duch, dusza mogła zginąć, to by była tragedia. A więc musimy mieć poczucie, że my mieszkamy w tym namiocie, ale nie namiot jest najważniejszy. Najważniejszy jest, kto mieszka w tym namiocie, kto decyduje o tym, jak ten namiot służy. Nowy człowiek, mieszkając w tym namiocie, będzie się posługiwał tym namiotem, na ile jest to możliwe, zgodnie z wolą Bożą. On ma swoje ułomności, ten namiot, ale i tak człowiek będzie używać na tyle, na ile jest to możliwe, dla Bożej chwały. A więc gdy niszczeje ten zewnętrzny człowiek, to nie jest to tragedią. Gorzej, jakby niszczał wewnętrzny człowiek. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, dopóki ten namiot funkcjonuje, to my tu na ziemi musimy mieszkać. Nie polecisz za daleko. To jest uziemione. A więc musimy, dopóki żyjemy w tym namiocie, tu mieszkać. Ale mieszkać tak, żeby nie zgubić siebie, żeby pilnować sprawy Bożej, żeby należeć do Boga i trwać z Nim społeczności, żeby ten namiot nie stał się prowodyrem, tylko był sługą, był tym, którym się posługujemy w godny Boga sposób. A więc wiemy, że gdy się nasz ten ziemski rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przeobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przeobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A więc żyjemy tutaj w tym świecie, żyjemy wśród narażenia na różne choroby, na różne przeciwności, na różne wydarzenia, jakie się dzieją i nie możemy interweniować ciałem. To nie ciało ma być tym, które kieruje, gdy my reagujemy na cokolwiek. To musi być ten wewnętrzny człowiek. On musi decydować, co nastąpi, co to ciało zrobi. Bo jeśli to ciało będzie decydować, to szybko dojdzie do rękoczynów, szybko. Ale jeśli ten wewnętrzny człowiek decyduje, to nie dojdzie nigdy do rękoczynów. Dojdzie do próby znalezienia pokoju, do przejścia przez doświadczenie w sposób godny Boga. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. Ducha, który potwierdza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga, abyśmy żyli jako dzieci Boga.
Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w tym ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, bo to rzeczywiste. Te ciało powoduje, że jesteśmy oddaleni. Bóg jest w niebie, my na ziemi. Ale kiedyś, jak to ciało zostanie już, zakończy swoją wędrówkę, Pan wróci i będziemy w tych wspaniałych, duchowych, nowych ciałach wiecznych. I będziemy wiecznie z Nim. Paweł mówi, w sumie nie wiem, co wybrać. Czy rozstać się z tym ciałem, czy zostać w tym ciele. Jedno i drugie mnie pociąga. Pociąga mnie być z Panem i pociąga mnie służyć Panu. A więc widzimy, że to jest sposób myślenia nowego człowieka. To jest tylko namiot. To jest coś, co dobrze, zadbajmy o to w ten sposób, żeby to służyło dla Boga, dla Bożej sprawy. Ale nie dlatego, żeby kręcić się koło tego, jakby to wewnętrzny człowiek był sługą zewnętrznego. Nie, ten zewnętrzny ma służyć temu wewnętrznemu człowiekowi, który należy do Chrystusa, aby przez to ciało przypadkiem nie okazało się, że ten wewnętrzny zostanie skażony całym tym przestępstwem, grzechem czy czymkolwiek. Nie ma być cieleśni, ale duchowi. Gdyż każdy z nas przed sądem Bożym musi stanąć i każdy, aby odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. 1 Piotra 3, i co myślimy? I 4 wiersz, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Wspaniała wartość, cichy, łagodny duch, spokojny, to jest naprawdę piękny skarb. Gdy w tym ciele mieszka taki człowiek, napełniony działaniem Ducha Świętego. Oto się też Paweł modlił, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach naszych. Pamiętajmy o tym. Nie wracajmy do starego. Jeżeli musimy, aby coś komuś wykazać, jeśli musimy, to wtedy możemy sięgnąć po świadectwo, ale nie po to, żeby się chlubić czy cokolwiek, ale by ewentualnie coś, tak jak Paweł mówi, byłem mordercą, byłem człowiekiem, który uderzał w kościół, wywlekał z domów ludzi, ale Pan uczynił mnie swoim sługą. Nie po to, żeby kręcić się koło tego, tylko żeby pokazać, że skoro Bóg mnie mógł wyrwać z tego, to i Ciebie też wyrwie, żeby dodać otuchy ludziom. I tylko po to, a nie po to, żeby gdzieś tam siebie wywyższać. 1 Tesaloniczan 5:23-24, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on tego dokona. Żeby on tego dokonał, trzeba z nim być w społeczności, a żeby z nim być w społeczności, trzeba patrzeć na to, co on daje nam w Chrystusie Jezusie. Koniec z oglądaniem się do tyłu, koniec z szukaniem cielesnego rozwiązania, koniec, kiedy duchowe rozwiązanie mamy już w Chrystusie. Dążcie do pokoju, dążcie do miłości wzajemnej, dążcie do uświęcania się, dążcie do tych dobrych rzeczy i w tych dobrych rzeczach trwajmy. To jest dla mnie bardzo ważne. I dla Ciebie. Księga Izajasza, 8:19. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawach żywych? A więc kiedy ludzie mówią, poradźmy się tu, czy tam, czy jeszcze gdzieś tam, no są różni ci, którzy tam mają swoje wizje, to Boże dziecko nie musi się radzić tych wizjonerów dzisiejszych, którzy coś tam widzą, przepowiadaczy, czy cokolwiek tam. Mamy Boga i do Niego należymy. A Bóg już powiedział nam, że jeśli będziemy trwać w Chrystusie Jezusie, to przejdziemy przez wszystko i wejdziemy do wieczności. A więc trwajmy w Panu Jezusie Chrystusie. Ewangelia Mateusza, 5:11.
Uszczęśliwieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jeżeli starzy ludzie mówią źle o nas i złorzeczą nam i prześladują nas, to Pan mówi, wy cieszcie się, że to z powodu tego, że nie jesteście już starymi ludźmi. Oddawajmy chwałę Bogu, módlmy się za tamtych ludzi, ale nie zejdźmy z pozycji nowego człowieka. Nie rezygnujmy z tej chwały, aby znowuż zachowywać się jak starzy ludzie, aby znowuż wejść w jakieś utarczki cielesne, aby znowuż wejść w jakieś cielesne udowadniania czy cokolwiek innego. Idźmy dalej, służmy, a widząc nasze bogobojne życie, z czasem dojdą do rozumu może i zobaczą i powiedzą, zaprawdę Bóg jest i można się ratować. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, 26 wierszu, biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Gdy wszyscy ludzie o nas dobrze będą mówić, to biada, jeśli tak sobie to życie człowiek ułoży. Mają mówić dobrze o Panu, o tym, który nas zbawia, który nas ratuje. Widząc nasze pobożne życie, aby chwalili Boga w dzień nawiedzenia. A więc niech widzą w nas nowego człowieka. Mogą go na początku nie rozumieć. Może im się wydawać dziwny, ale z czasem zobaczą, że to jest prawy człowiek, że to jest uczciwy człowiek, że to jest miłujący człowiek, gotowy nieść pomoc człowiek. A więc zobaczył, że to jest drogocenny człowiek na tej ziemi. Póki ten czas jest, to świećmy w ciemnościach. Nowym człowieczeństwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Będą występować szydercy, jest napisane, i będą oni mówić, a gdzie jest przyjście waszego Pana? Mówicie, że przyjdzie, pokolenie za pokoleniem opowiadacie i gdzie on? Jeszcze nie przyszedł przecież, ale przyjdzie na pewno. Jest to wszystko ustalone i przyjdzie dzień, kiedy wróci Pan i dobrze by było, żeby znalazł ciebie i mnie patrzących na Niego, nie oglądających się do tyłu. Pamiętajmy, bardzo wrogowi zależy na tym, żeby człowiek żył cały czas nie pełnią Chrystusa, tylko i tak, żeby człowiek stał dwiema nogami, jedną nogą tu, a drugą tam. I tak jak Eliasz przyszedł, przestańcie w końcu kolebać, albo zdecydujcie się, albo idźcie za Panem, albo za Belialem, albo Balem, albo... No i dobrze widzieli Boży cud i powiedzieli, Bóg jest Bogiem, Bóg jest Bogiem. Pamiętajmy, to jest prawda. Żyjmy obficie, radujmy się. Pan nam przebaczył, mamy wspaniałego Zbawiciela, cieszmy się przebaczeniem. Jeśli trzeba, przeprośmy Go za nasze grzechy. On jest gotów pomóc. Ale nie chodźmy, jakbyśmy chcieli udowodnić, że chrześcijaństwo to tylko mozuł i trucizna. Chrześcijaństwo to chwała i miłość, i radość, i pokój. Amen. Amen.